Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak inaczej można zakończyć koszyk. Ostatnio przy naszym wyplocie zakończyliśmy splot w najprostszy możliwy sposób. Nie był on zbyt efektowny, chociaż pozwalał na sprawne zakończenie koszyka. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak zrobić taki dekoracyjny, grubszy rąbek, który nadaje takiego dosyć eleganckiego charakteru naszym wyplotom. Żeby zakończyć naszą plecionkę, nasze rurki zaplatające zostawiamy sobie luźno w dowolnym miejscu i możemy zacząć zamykanie nie w tym samym miejscu, gdzie zostawiliśmy te rurki, żeby one nam się pod koniec nie myliły, w jakim innymkolwiek dowolnym. Będziemy teraz nasze pozostawione dosyć długie przęsła kolejno zamykać, obracając się z lewej strony w prawo. Czyli zaczynamy od tego, że zaginam pierwsze przęsło, zostawiając troszkę miejsca, żeby na sam koniec, jak zakończymy okrążenie, żeby tędy przeszła jeszcze kolejna rurka. I zostawiam je za następnym. Teraz zginam kolejne przęsło tuż za tym, czyli jedno za drugim. To, które zostało wolne, teraz zaginam i wyprowadzam na zewnątrz za następnym. W ten sposób zamknęłam trzy kolejne przęsła. Teraz, uwaga, teraz to przęsło, które zostało zamknięte jako pierwsze, czyli jest najbardziej z tyłu, przeprowadzam za pierwsze przęsło nie owinięte jeszcze żadną rurką, czyli za pierwsze wolne. Wyprowadzam, zaginam i tym sposobem to przęsło wyszło mi za drugim stojącym przęsłem, za drugim pionowym. I teraz to pionowe, które zostało nam z tyłu, zaginam i przyciskam to przęsło, które przeszło przed nim przed chwileczką. Czyli za ostatnim w kolejce stojącym przęsłem mamy zagięte już w tej chwili dwa przęsła, jedno na drugim. I teraz znowu biorę ostatnie przęsło w kolejce z tych załamanych i przeciągam je za drugie przęsło pionowe. Czyli inaczej mówiąc, za pierwsze wolne. Za drugie pionowe i tym ostatnim w kolejce znowu je przyciskam, czyli też je załamuję, przyciskam. I mamy już dwa podwójne. I znowu biorę ostatnie przęsło i przeciągam je za drugie pionowe i tym pierwszym, właściwie ostatnim w kolejce je przygniatam. I teraz już przesuwając się dalej po okręgu, będziemy mieć cały czas po dwa przęsła. I teraz z tych dwóch, które są ostatnie w kolejce, biorę jedno. To zwykle to będzie to dłuższe, bo ono później nam wykonało to przyciśnięcie, czyli zostało nam go więcej w zapasie. Tu możemy je rozpoznać, jak je lekko cofniemy. To widać, że to jest to przęsło, które wykonało krótki ruch. Chwytam za to dłuższe przęsło i przeciągam je za drugie stojące i znowu przygniatam je tym, które zostało z tyłu. I mamy jedno zostało pojedyncze i to już będzie do przycięcia i trzy podwójne. I z tych trzech podwójnych chwytam z ostatniego, znowu to, które wykonało krótszy ruch, tu rozpoznajemy je, ono się tu porusza. Jest to zwykle, jeżeli je układamy tak jedno na drugim, to zwykle jest to przęsło z tej dwójki bliżej grupy rurek. I znowu przeciągam je za drugą i przygniatam. Tu nam pod spodem już nikną te rurki zaplatające. I znowu, jeżeli się w tym gubimy, to możemy zawsze odliczyć. Raz, dwa, trzy, trzecia para. Ta jedna końcówka jest krótka. Chwytamy znowu za jedno przęsło
z pary, ciągniemy je za drugie pionowe i tym ostatnim pionowym przyciskamy. Podobnie jak przy zaplataniu, żeby ten koszyk nam za bardzo nie ruszał, żeby nam było łatwiej pracować, można sobie wewnątrz umieścić jakiś ciężarek. No ja tutaj tradycyjnie włożyłam słoik z wodą. I znowu mamy stojące przęsła i pary przęseł. Raz, dwa, trzy. Z trzeciej pary bierzemy to przęsło, które wykonało krótszy ruch. Możemy się upewniać, jeżeli mamy wątpliwości. To jest to przęsło, które widać od góry, jak się porusza. I za drugie pionowe i ostatnim przyciskamy. Raz, dwa, trzy. Za drugie i ostatnim przyciskamy. Tu widać, że mamy cały czas trzy pary podwójnych przęseł i pozostałe, te, które nam zostają z tyłu, one już są pojedyncze i te końcówki będziemy na koniec pracy przycinać. I cały czas plotąc tak samo, mamy już prawie cały rąbek gotowy, zbliżamy się do końca i znowu raz, dwa, trzy z trzeciego ciągniemy parę, za drugą i przyciskamy. Trzeciej pary. Zabieramy jedną rurkę za drugą i przyciskamy. Teraz zostało nam tylko jedno przęsło stojące, pozostałe są już zamknięte i będziemy teraz musieli wykonać takie same ruchy, tylko musimy odgadywać te miejsca, w których ta rurka musi przejść. Czyli powinniśmy z trzeciej pary zabieramy jedną rurkę i ciągniemy ją za drugie przęsło stojące, które w tym miejscu już jest zgięte, czyli to mamy tutaj ten otwór, przez który nam przechodzi ta rurka i ostatnie przęsło załamujemy i przyciskamy ją, przeciągając przez ten sam otwór. I dalej mamy trzy pary podwójnych i znowu ciągniemy tą i teraz ona, tu by było kolejne przęsło, więc tu, gdzie te dwa, zaraz za tymi dwoma, ona wchodzi nam do środka i za pierwszym przęsłem w tym miejscu musi nam się wydostać na zewnątrz. Jeszcze nam dwie zostały grupy podwójnych. Teraz tą wkładamy i ona by nam musiała wejść za to przęsło kolejne, czyli tutaj zza tego przęsła wyszły nam dwie rurki i teraz tą ciągniemy za tymi dwoma, wprowadzamy tu i ona by musiała wyjść nam na zewnątrz za kolejnym przęsłem, czyli tu ją trzeba wyprowadzić z powrotem. I jeszcze ostatnia, chwytamy ją i tu już widać wyraźnie miejsce, w którym powinna wyjść, bo mamy za każdym przęsłem wychodzi nam jedna rurka, tu nam zostało miejsce, tylko teraz musimy ją wprowadzić tu od góry, wprowadziliśmy od góry i wyciągamy na zewnątrz. I nasza krawędź jest już gotowa. I na koniec przycinamy rurki dosyć krótko, tak żeby lekko po skosie. Wygodne są do tego cążki, ale można to równie dobrze zrobić nożyczkami. Blisko krawędzi, także one nam tutaj nikną, prawie niewidoczne się stają pod tym naszym rąbkiem. I zakończenie kosza. Będzie gotowe.